Proszę Państwa, wszystkie punkty będziemy przegłosowywali, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Informuję uprzejmie Państwa, że przyspieszyłem sesję Rady Dzielnicy 13 o tydzień czasu z racji tej, że jest jeden druk, który musieliśmy przegłosować wcześniej, a dokładnie dotyczy to projekt dotyczący opinii aktualizacji koncepcji dewaloryzacji oraz wraz z infrastrukturą techniczną Parku Bednarskiego. No jest taka procedura z WOSP-u, że nasza uchwała jest jednym z elementów, który umożliwi zakończenie tej procedury, czyli zamknięcie tematu. Miejmy nadzieję, że pozwoli to w latach następnych na realizację planu. Proszę o nas, żeby to było 6 grudnia, niestety 6 dnia realny, najbliższy możliwy termin to jest właśnie dzisiaj, w związku z tym ta sesja odbywa się w dniu dzisiejszym. Druk numer 1. Projekt Komisji Dziedzictwa i Promocji w Katowicach zadań priorytetowych na 2013 rok. Głos za, głos przeciw. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 1? 19. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 1. Projekt uchwały według druku nr 2, projekt Komisji Infrastruktury spadnie zbycia działki nr 30 przez 7, obręb 13 o powierzchni 77 metrów kwadratowych położeniu w regionie problematycznym. Głos za, głos przeciw tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 2? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 2 projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie aktualizacji koncepcji dewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni, zagospodarowaniem zieleni na obiekcie Park imienia Wojciecha Bytańskiego w Krakowie. Głos za, głos przeciw tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 3? 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, tak? 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rada prowadziła do porządku obrad druk nr 3. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie przywrócenia pierwotnie planowanych funduszy na inwestycje rowerowe w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok. Projekt druk nr 4. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Proszę. O ile się zorientowałem, może się mylę, to punkt 4 i punkt 5 dotyczy tej samej sprawy, prawda? Tak jest. Myślę, że powinniśmy jako Rada przyjmować jednogłośnie brzmiących uchwał. No, może się to odbyć na etapie dyskusji. Okej, dlatego pytam. Nie wprowadzając tego do porządku obrad, nie będziemy mogli dyskutować nad jedną albo nad drugą stroną. No, ja rozumiem, że jeżeli przyjmiemy jedną uchwałę, to potem odrzucimy drugą, to będzie do tego samego, bo to byłoby, żeby się nie narazić na śmieszność, ale wtedy unikniemy dyskusji, a jesteśmy w punkcie wprowadzenia do porządku. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad nr 4. Projekt uchwały według druku nr 5, projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o ujęcie w budżecie Miasta Krakowa na 2014 planowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową na terenie dzielnicy 13 Podwórze. Kto za, głos przeciw w tej sprawie? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że oczywiście powinniśmy dyskutować na ten temat. Dziwię się tylko, bo pan Styski był na Komisji Infrastruktury i nie zabierał głosu wtedy, kiedy było dyskutowane to na komisji, a wprowadził projekt na Komisji Planowania Przestrzennego. To jest po prostu następne jakieś, no, dziwna w ogóle sytuacja.
Tym bardziej, że tak naprawdę chciałem przypomnieć, że dzielnice mają charakter lokalny, czyli oprócz generalnie polityki miasta, w którą wchodzimy, ale głównie zajmujemy się tematami, które dotyczą dzielnic 18. Rada Miasta zajmuje się całym miastem, a my zajmujemy się tematami związanymi jakby z dzielnicy. I dobrze, jakby to, jeżeli są osoby obecne z innych komisji, które są zaangażowane w te sprawy, żeby powstawał jeden projekt w Radzie, bo wtedy można zawsze złożyć poprawki i zmienić ten projekt, czy można spokojnie wnieść poprawki. Wtedy dyskutujemy. Zresztą w tym punkcie tak będę chciał zrobić, żeby dyskutować obydwa punkty jakby naraz, żeby zweryfikować. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jaki mamy wynik? 11. 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, rada wprowadziła do porządku obrad punktu nr 5. Projekt uchwały według punktu nr 6. Projekt Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu na lokal socjalny na następny okres. I to jest podany numer sprawy NL027123.427/2013 roku. Głos za, głos przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prezydenta prowadziła do porządku obrad punktu nr 6. Projekt uchwały do punktu nr 7 projekt Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie wyglądowego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem. I tu jest podany sprawy. Numer 027123.401/2013 roku. Głos za, głos przeciw tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu nr 7? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wierzę, że prowadziła do porządku obrad druk nr 7. Projekt uchwały według druku nr 8. Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie ograniczenia tonażu samochodów na ulicy Przepływ. Głos za, głos przeciw tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 8? 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że prowadziła do porządku obrad druku nr 8. I projekt uchwały według druku nr 9, projekt Komisji Edukacji w sprawie listy zadań rządowych pracowników oświatowych przy szkole szkół podstawowej gminy 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 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że ta prowadziła do porządku obrad punktu nr 10. Czy grupa radnych komisji ma jeszcze jakieś projekty uchwał, które są gotowe do wprowadzenia na sesję? Nie widzę. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad.